sprawiedliwość wiary. Jakub mówi o mądrości przyziemnej, demonicznej i tej prawdziwej pochodzącej z góry, od Boga. Mamy pojęcie Chrystusa i mamy pojęcie Antychrysta. To są wszystko, że na pewno jest wiele więcej takich rzeczy, które bardzo nazywają się podobnie, ale są sobie przeciwstawne. Są to rzeczy i sprawy, które możemy rozdzielić tylko i wyłącznie mając duchowe poznanie, i to głębokie niekiedy jest potrzebne. I tu do tej sprawiedliwości też jest potrzebne duchowe poznanie, żeby oddzielić tą własną od tej prawdziwej sprawiedliwości, która jest z Boga na podstawie wiary. Zaraz się dowiemy, co to jest ta sprawiedliwość własna, oparta na zakonie. Przeczytamy z Ewangelii Łukasza, z 16 rozdziału. Jak Bóg odnosi się do tej własnej sprawiedliwości? Może przeczytamy trzy wiersze. 13, 14, 15. Dlatego, że ten 13 wiersz między innymi też jest troszeczkę w temacie, dlatego, że apostoł Paweł musiał się wyrzec z wszystkich tych rzeczy, aby służyć tylko jednemu Panu, czyli Chrystusowi. Żaden sługa nie może dwóm Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. A słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z Niego. I powiedział im, wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych. Lecz Bóg zna serca wasze, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Własna sprawiedliwość jest obrzydliwością przed Bogiem. To jest zewnętrzna rzecz pochodząca. To, co z zakonu wychodziło, uczynki, było zewnętrzną sprawą. I to Bóg tego nie może zaakceptować. To musi być odrzucone całkowicie. My musimy wiedzieć, że my możemy też się na tą sprawiedliwość własną bardzo często złapać. I to w wielu przypadkach możemy tej własnej sprawiedliwości niekiedy ufać. Bóg tego nie może przyjąć. Uprzyjmy się na dwóch pierwszych mężczyznach urodzonych z niewiasty. Na Kainie i na Ablu. Kain był starszym, Abel młodszy. Kain był tym, który oprawiał przyklętą rolę, natomiast Abel był pasterzem trzód. Tak jest napisane. Abel złożył ofiarę z trzody i z tłuszczu trzody, natomiast w Kainie właśnie widzimy tą własną sprawiedliwość. Złożył tej przeklętej ziemi Bogu. Bóg wejrzał na Abla i na jego ofiarę, tak jest napisane, nie tylko na ofiarę, ale na Abla i na jego ofiarę, natomiast na Kaina nie wejrzał. I Kain się rozgniewał bardzo i koniec tych rzeczy znamy, który jest jeszcze w Nowym Testamencie wspominany i do dzisiejszego dnia krew Abla woła, tak jest napisane, z ziemi. I tu jest dla nas bardzo wielkie pouczenie, że ta sprawiedliwość, jeśli rzeczywiście jest niedoceniana, nasza, własna, jeśli my chcemy własnymi jakimiś rzeczami, przez nas wymyślonymi, nie mającymi oparcia w Chrystusie, służyć Bogu, to nie jesteśmy zauważani, tak można powiedzieć. I wtedy w nas coś się zaczyna oburzać. Tak jak w Kainie. I to jest ta własna sprawiedliwość. W ten sposób możemy ją też rozumieć. I tutaj apostoł Paweł i tej sprawiedliwości własnej musiał się wyrzec, gdyż jest to obrzydliwość przed Bogiem. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Tutaj ten wiersz 10 mówi o mocy zmartwychwstania, żeby poznać Go. To znaczy poznać Go zmartwychwstałego.
poznać go jako tego Pana chwały, jak tutaj słyszeliśmy. I jakbyśmy czytali o Abrahamie, to jego wiara też była związana właśnie z tym, że on był przekonany, że Bóg jest Bogiem, który może wzbudzać umarłych. I to należy właśnie do naszej wiary. Weźmy z listu do Rzymian ten jeden wiersz, który jest i przekonuje nas, i z listu do Hebrajczyków. List do Rzymian, rozdział 4. Siedemnasty wiersz. Jak napisano, ustanowiłem cię wielu, ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu ufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Wyraźnie mamy tu podkreślone, że Abraham miał wiarę i ufał Bogu takiemu, który ożywiał umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. I drugi raz Słowo Boże nam potwierdza w liście do Hebrajczyków, w 11 rozdziale. Dziewiętnasty wiersz. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Tu wyraźnie jest podkreślone, sądził, był przekonany. To były myśli Abrahama, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. I od tego się zaczyna nasza wiara. Bo w liście do Koryntian czytamy, że jeśli nie ma zmartwychwstania, to daremna jest wasza wiara. I to nas, chrześcijan, odróżnia od wszystkich innych ludzi, którzy mówią, że oni też w Boga wierzą. Bo my nie tylko wierzymy w Boga, ale my wierzymy przede wszystkim Bogu. Wierzymy Jego Słowu. I wierzymy Bogu, który ma moc wzbudzać nawet umarłych. I właśnie tutaj jest napisane o tej mocy, żeby go poznać, to między innymi poznać go takiego, który ma moc zmartwychwstania. I jest to przede wszystkim w Słowie Bożym w Nowym Testamencie podkreślane, że wszystko jakby się zaczyna od śmierci Pana Jezusa. Bo to, co tutaj na tej ziemi jest, po tym jak człowiek zgrzeszył, to jest najważniejsza śmierć. Bo ona jest najstraszliwszym, najbardziej potężnym, najbardziej takim królem wszelkich strachów jest napisane. I śmierć panowała, jest w liście do Rzymian napisane. I śmierć panuje aż do dzisiaj nad tymi, którzy nie przyjęli Pana Jezusa. Śmierć jest tym bezwzględnym Panem. Jest napisane, że raz postanowiono ludziom umrzeć. I od tego nikt się żaden jeszcze nie wywinął. Ale Bóg dał możliwość, że kto się znajdzie w Jezusie, to choćby i umarł, jest napisane, żyć będzie. Pan Jezus nieprzypadkowo do siostry Łazarza, który umarł, mówi: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Dlaczego akurat mówi te słowa? Czy wierzysz? Pyta tam. Kto? Czy wierzysz? Właśnie ta wiara to przede wszystkim, krótko mówiąc, gruntuje się, czy my wierzymy w zmartwychwstanie. Czy my wierzymy w zmartwychwstanie? I tutaj już Żydzi wierzyli w zmartwychwstanie. My musimy to wiedzieć, bo w 11 rozdziale jest to wyraźnie podkreślone, w 11 rozdział Ewangelii Jana. W
11 rozdział Ewangelii Jana. 22 od 22 wiersza. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Co jest najważniejsze? O cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. I tutaj było, jakby można powiedzieć, pytanie retoryczne, o co tutaj chodzi? Co Bóg powinien był dać Panu Jezusowi, co ludzie by najwięcej potrzebowali? Przede wszystkim chodzi tutaj o zmartwychwstanie, bo Pan Jezus natychmiast odpowiada, bo ona miała na myśli właśnie, że brat umarł, że on leży w grobie, że gdyby Pan Jezus był, on by na pewno nie umarł. To była najważniejsza sprawa tutaj. Ale Pan Jezus zaraz natychmiast wchodzi jej w zdanie, w jej myśli, to co ona miała w sercu i mówi, zmartwychwstanie twój brat. Odpowiedziała mu Marta, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Oni wiedzieli o jakimś zmartwychwstaniu, że będzie zmartwychwstanie w jakimś ostatecznym dniu. Że Bóg kiedyś wzbudzi umarłych. Ale to nie było to. Tu chodziło przede wszystkim, że to zmartwychwstanie to jest on sam. Że faktycznie jego osoba jest związana z życiem i jego osoba jest z tym zmartwychwstaniem związana. Rzekł jej Jezus, Jan jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Tu jest pytanie postawione, czy wierzysz w to? I my, jeśli uważamy się za chrześcijan, za wierzących, to my też musimy sobie zadać takie pytanie, czy ty w to wierzysz, co tutaj Pan Jezus mówi? Czy ty w to wierzysz, że jest zmartwychwstanie, że On sam jest tym zmartwychwstaniem i życiem? I właśnie to, co tutaj rozważamy w liście do Filipian, to musi być w nas. My nie tylko musimy rzeczywiście tak z grubsza wiedzieć ogólnie, ale my to mamy poznać, my mamy o tym być przekonani. To w nas ma być nie tylko powierzchownie, ale jak tutaj jest napisane, doznać musimy tego. Doznać mocy tej. Tak jakby już nas Pan z martwych zbudził. I faktycznie tak jest. Że jeśli my wierzymy Panu Jezusowi, to wiemy, że jesteśmy jeszcze w tych ciałach, ale tylko mała chwila i przyjdzie ten i nie będzie zlekał, jest napisane. I on przemieni nasze znikome ciała tą samą mocą, jak jest w 21 wierszu tego rozdziału napisane, którą wszystko sobie poddać może. Jeśli my faktycznie tej rzeczy doznajemy, jeśli my to odczuwamy, że byliśmy umarłymi w grzechach i w przestępstwach i już zostaliśmy ożywieni, że dzisiaj Słowo Boże do nas przemawia, że te rzeczy wiarą oglądamy i widzimy przed nami Pana Jezusa, który umarł i który zmartwychwstał i który żyje, to wtedy nie martwimy się już o naszą przyszłość. Bo my pokładamy nadzieję w Bogu żywym, jest napisane. Że nasza nadzieja to jest w Bogu żywym, który wzbudza umarłych. I my oczekujemy Jego Syna, który po nas przyjdzie, aby wypełnić do końca to, co wykonał w swoim dziele. To znaczy to ciało, które jest znikome, które jest ciałem śmierci, podlega śmierci, ono będzie przemienione i w postać podobną do uwielbionego ciała Jego, jest napisane. Że będziemy Mu podobni całkowicie, jeśli chodzi o ciało. I tutaj właśnie apostoł mówi o tym, że on w tym wszystkim musi mieć udział. Że on musi nawet uczestniczyć w cierpieniach Jego. Co to znaczy uczestniczyć w cierpieniach Jego? Apostoł Paweł nie unikał tych cierpień, które były udziałem Pana Jezusa. Co to znaczy nie unikał? On wiedział, że Pan Jezus musiał cierpieć. Jest pytanie takie, czy my to rozumiemy. Dlaczego Pan Jezus musiał cierpieć?
To też należy do naszej wiary. Jeśli my tego nie będziemy czuli, jeśli nie będziemy w tym uczestniczyć, to też nasza wiara będzie słaba. Będziemy po prostu w jakiś sposób wątpić, będziemy odchodzić od tego, co Bóg by nam chciał faktycznie dać. My czytamy w 24 rozdziale Łukasza. Dwudziesty szósty wiersz. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I 46 wiersz. I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I 25 wiersz mówi, że o głupi i gnuśniego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy, że Chrystus musiał cierpieć i miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. Dlaczego tak musiało być? Z powodu naszych grzechów. Z powodu tego, że my koniecznie, jako grzesznicy, jako ludzie, musimy być odziani Jego sprawiedliwością. W liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, czytamy w 21 wierszu w 5 rozdziale. Drugi rozdział, drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 21 wiersz. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Dlaczego tutaj tak jest napisane? Bo ta sprawiedliwość musi być doskonała. Pan Jezus musiał stanąć w naszym miejscu i doskonale zapłacić za moje, za twoje grzechy. I to za wszystkie grzechy. Za te grzechy, o których nawet mnie się nigdy nie wspomni, że je popełniłem. Za wszystkie grzechy, które nam się wydają, że to jest takie przeoczenie, że to tylko taka fałdka malutka. To jakaś taka zmarszczka. I to jakieś potknięcie. Niedyspozycja. My to tak umiemy nazywać różnie. Ale przed Bogiem to są wszystko grzechy. A zapłata za grzech jest śmierć. A On widział ciebie i mnie żywymi. On widział ciebie i mnie zmartwychwstałymi. On widział, że On może nas kupić. On widział, że On może nas znaleźć. I On przyszedł, aby zająć moje, twoje miejsce w tym sądzie. Żebyśmy mogli faktycznie być odziani w Bożą sprawiedliwość. I Bóg dopilnował tego, żeby żaden grzech, żeby nic, co się przeciwko Niemu zwracało w nas, nie pozostało bez kary. Bo niemożliwe jest, żeby Bóg czegoś nie ukarał. Tylko Pan Jezus rozumiał, jak święty jest Bóg. Tylko Pan Jezus widział Boga. Nikt więcej Boga nie widział. Co to znaczy? Nikt nie znał ani Jego świętości, jak On jest święty. Nikt nie znał Jego sprawiedliwości, jak On jest sprawiedliwy. Nikt nie wiedział, jak Bóg jest wielki. Jak mądry, jak godny chwały. Nikt tego nie wiedział. Tylko ten jednorodzony syn, który był w łonie Ojca, czy jest w łonie Ojca. Ten jednorodzony wiedział to wszystko. I on przyszedł, żeby tego Boga świętego uwielbić, żeby każdy z nas, ludzi, mógł być zbawiony. I właśnie tu w tym jest ta sprawiedliwość. Że Bóg dopilnował, że kiedy miał nas ukarać i słusznie ukarać, a nie leży to w naturze Bożej, żeby karać, bo Bóg jest miłość i jest napisane, że Jego sąd jest poprzedzony miłosierdziem. I w Jezusie Chrystusie jest napisane, doznaliśmy głębokości zmiłowania Bożego, wielkiego miłosierdzia, że z głębokości miłosierdzia Bożego przyszedł Pan Jezus. I to jest przed tym strasznym sądem, który ma przyjść na cały świat. Bo że sąd przyjdzie na świat, nie ulega wątpliwości. O tym nawet i ludzie niewierzący wiedzą. I mówią o tym, że to tak nie może być. Że przyjdzie kiedyś na ludzi straszna rzecz. I niektórzy to spodziewają się tego.
ale Bóg jest miłość i Jego sąd zawsze jest poprzedzony wielkim miłosierdziem. I tym miłosierdziem jest Pan Jezus. On jest tym zlitowaniem się właśnie Boga nad grzesznikiem. I doskonałym zlitowaniem się, że można powiedzieć, Bóg zajął miejsce grzesznika. Tam, gdzie właśnie grzesznik powinien się znaleźć i być ukarany, i być odłączony od oblicza Bożego, w tym miejscu stanął Syn Boży. Przyjął ciało i krew, żeby się stać podobny nam we wszystkim, oprócz grzechu, bo On żadnego grzechu nie popełnił i zdrada nie była znaleziona w Jego ustach. Na Nim nie było żadnej skazy ani zmazy. On był czysty i niewinny. I tylko taki mógł stanąć w miejscu naszym. Tylko taką ofiarę Bóg mógł przyjąć. Dlaczego taką ofiarę mógł przyjąć? Bo On nie musiał cierpieć za nasze grzechy, bo On był sprawiedliwy. Bo On nie musiał cierpieć za swoje grzechy, chciałem powiedzieć. Bo On nie miał żadnego grzechu. Także On przyszedł i cierpiał sprawiedliwy za niesprawiedliwy. Niewinny za winny. On naszą winę wziął na siebie. Tam właśnie na tym krzyżu Golgoty. I przez to, że On to uczynił dobrowolnie, że On to sam uczynił, On powiedział, poślij mnie, ja tu przyjdę i ja to wezmę na siebie, ja to wszystko zniosę. I po prostu dlatego dzisiaj Bóg może nas usprawiedliwić, że my stajemy w Chrystusie, że my się powołujemy na naszego zastępcę, że On nas doskonale zastąpił w tym sądzie, który nam się należał, że On nas zapłacił za nas doskonały okup, że ta zapłata, którą On zapłacił, jest najwyższą zapłatą, jaka kiedykolwiek była albo będzie zapłacona. Ani świat cały by nie wystarczył za okup, za duszę człowieka. A On zapłacił doskonale. I dlatego człowiek musi właśnie być odkupiony tak wielką zapłatą, że nie może być własną sprawiedliwością odkupiony, nie może z własnych uczynków, nie może za pieniądze się odkupić, nie może w żaden inny sposób się odkupić. Tylko jest jedna zapłata. Zapłata, którą złożył Pan Jezus, kiedy wykonał to doskonałe dzieło. I tutaj właśnie w tym uczestniczyć, w Jego cierpieniach. Dlaczego On cierpiał? Dlaczego On właśnie czuł się jak pelikan na pustyni, jak wróbel na dachu? Bo nikt Go nie rozumiał, nikt nie wiedział, o co tutaj chodzi w tym wszystkim. Bo byli wszyscy grzesznikami, wszyscy zgrzeszyli. Jest napisane, wszystkie urągania grzeszników spadły na Niego. Wszyscy byli przeciwko Niemu. Ale On był, jakby można powiedzieć, z wszystkimi. On pragnął tego jednego, żeby już się dokonało to, co Bóg postanowił w swojej doskonałej mądrości. Chrztem mam być chrzczony, Pan Jezus mówi. Jakże bym pragnął, żeby się to już dokonało. A jak ja będę wywyższony, to was wszystkich do siebie pociągnę. Dlaczego? Bo wiedział, że faktycznie może wszystkich pociągnąć. Bo byli ludzie kiedyś, zanim Pan Jezus przyszedł na ziemię, którzy się Bogu podobali. Dlatego, że Bóg działał z nimi i byli różni ludzie. Ale nie można było powiedzieć, że wszystkich Bóg mógł wtedy do siebie pociągnąć. Nie było takiej możliwości. A w Chrystusie Jezusie Bóg może wszystkich do siebie pociągnąć. Jak tutaj jesteśmy? Jak jest cała ta okolica? Jak jest cały świat? W Jezusie Chrystusie może Bóg wszystkich do siebie pociągnąć. Wszyscy mogą być dziećmi Bożymi. Wszyscy mogą mieć życie wieczne. Wszyscy mogą się cieszyć i radować. Wszyscy mogą być usprawiedliwieni sprawiedliwością Bożą. I wystarczy tylko wiara do tego. Z wiary to jest. Jeśli wierzysz, to masz. Jest napisane. Jeśli wierzysz, to masz. I Pan Jezus pyta się, czy wierzysz w to. I faktycznie to zależy od naszej wiary. I tutaj, żeby uczestniczyć w tym wszystkim, co Pan Jezus wykonał, to właśnie wtedy my się staniemy podobni w Jego śmierci również. W Jego śmierci. Czyli będziemy wiedzieli, że ten stary człowiek musiał być ukrzyżowany. On musiał umrzeć, bo on się Bogu we wszystkim sprzeciwiał. Że nie było ani jednej rzeczy, którą człowiek mógłby przynieść Bogu. Tak jak Kain nie mógł niczego przynieść Bogu, co by mu się podobało, tak samo właśnie każdy z nas, dopóki Pana Jezusa nie pozna i nie znajdzie się w Nim, niczego Bogu nie może przynieść, żeby Bóg był zadowolony. Jakie to jest ważne, żebyśmy to uchwycili.
czy młodzież, młodzież to już może uchwycić, bo już ma na tyle rozumu i serce otwarte, żeby właśnie uchwycić się Pana Jezusa, żeby to nie było takie powierzchowne, religijne, takie, to, a chodzą moi rodzice do zgromadzenia, to i ja chodzę, ale żebyśmy rzeczywiście wszyscy jak jeden uchwycili się Pana Jezusa, żebyśmy tej mocy doznali Jego zmartwychwstania osobiście na nas. Zanim może jeszcze byśmy sobie wyjaśnili parę miejsc o tym zmartwychwstaniu, co jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego, że gdybyśmy nie wierzyli w zmartwychwstanie, daremna by była nasza wiara. I te miejsca są nam podane. Ale może jeszcze tu zrobiło właściwie wyjaśnił, o ile chodzi o te zmartwychwstanie. Chociaż ja myślę, to jest też ważna rzecz, żebyśmy umieli cośkolwiek z tego pojąć, dlatego, że to, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, to wiele zburzenia zrobiło na świecie. Ale może jeszcze zanim do tego wiersza 10 i 11 zajrzymy, jeszcze może krótko tylko parę słów o tym, co nam ten 9 wiersz mówi, ta sprawiedliwość z Boga przez wiarę. Ja bym się nie chciał rozwodzić na tym, ale tylko jeszcze miejsca niektóre podał, gdzie nam potwierdza to. A ja myślę, że to jest dosyć takie, już też wspomniane o tym, ale w liście do Rzymian w 3 rozdziale od 21, 23, 24, te pierwsze może. A jak teraz bez zakonu sprawiedliwość Boża objawiona jest, mając świadectwo z zakonu i z proroku. Sprawiedliwość, mówię, Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa ku wszystkim i na wszystkich wierzących, choć różnicy nie masz. Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Ale bywają usprawiedliwieni darmo z łaski przez odkupienie, które się stało w Chrystusie Jezusie. Znaczy, tu mamy tą sprawiedliwość Bożą, potwierdzoną. A w 4 rozdziale, ten 3, 4 wiersz, mówi, albo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i przeczytano mu to za sprawiedliwość. Może jeszcze ten drugi wiersz. A jeśli Abraham w uczynku jest usprawiedliwiony, ma się czym chlubić, ale nie z Boga, z uczynku. Ale właściwie z tej sprawiedliwości, z wiary. Teraz jeszcze zajrzymy do 10 rozdziału do Rzymian. Wiersz 4-5. Albowiem koniec ze zakonu jest Chrystus ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu. Gdyż Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która jest zakonu, iż ktokolwiek te rzeczy czynił, przez nie żyć będzie. Ale później mamy 8 wiersz. Ale cóż mówi? Blisko ciebie słowo z ust twoich, w sercu twoim, to jest słowo wiary, które opowiadamy. Że jeśli byś ustami wyznał Pana Jezusa i uwierzyłbyś w sercu twoim, że go Bóg z martwych zbudził, zbawiony będziesz. Właśnie nawiązuje do tego wzbudzenia z martwych. Albowiem sercem wierzono bywa ku sprawiedliwości, ale usty wyznanie się dzieje ku zbawieniu. A Pismo mówi wszak, kto w wierzy, nie będzie pohańbiony. Czyli tu mamy właściwie ta sprawiedliwość Boża. Sprawiedliwość Boża. Teraz chcielibyśmy właśnie może jeszcze wyjść troszkę w te myśli, jak ważne jest, żeby umieć właściwie pojąć to, bo wiele ludzi, nawet i dzieci Bożych, że sam właściwie z tym spotkałem nieraz, że oni wierzą w zbawienie, ale jakoś nie mogą pojąć tego, jak to jest możliwe, że ja i ci, którzy umarli, będą zmartwychwzbudzeni? Czy to w ogóle jest możliwe?
Czy to w ogóle jest, czy to można pojąć? Tym się przeważnie właściwie zajmują i nie umią tego pojąć. Ale apostoł, żebym ja poznał tą moc zmartwychwstania. A w tym ostatnim wierszu tego rozdziału on mówi, według skutecznej mocy, która wszystkie rzeczy sobie podniosła. Więc to jest moc dla nas niewyobrażalna. Ta moc może sobie wszystkie rzeczy podbić. To jest skuteczna moc, kiedy mówi o tym właściwie zmartwychwstanie. My czytamy w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, ten 32 chyba wiersz, że kiedy apostoł Paweł mówił o zmartwychwstaniu, to się jedni naśmiewali z niego. Co ty klepta za głupoty mówi? Zmartwychwstanie, to w ogóle jest możliwe. Inni mówili, no tak, my jeszcze raz będziemy o tym słuchać. Czy to im było coś, czego nie umieli właściwie pojąć. I później były dwie grupy, widzimy Sadyceuszowie i Faryzeuszowie. Jedni wierzyli w zmartwychwstanie, drudzy nie wierzyli. I w związku z tym się stało takie wielkie zamieszanie między nimi. Ale my wiemy, że już kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, to już dążeniem człowieka było, żeby to zataić. Ta strach, która była u grobu, my sobie właśnie trudno jest wyobrazić, żeby strach, wojskowa strach, którym dano pewną rzecz, aby ją strzegli, żeby oni się mogli przyznać do tego, że oni spali i tam ten Pan został wykradziony. Bo nie było właśnie dla nich innego sposobu, chcieli właśnie zataić to, że zmartwychwstania nie ma, że on nie zmartwychwstał, czyli najlepiej jest teraz tych przekupić, żeby mogli poświadczyć kłamliwymi słowy, że oni spali i uczniowie przyszli i wykradli go. Takie właściwie było dążenie tego księcia ciemności, szatana, żeby już właśnie na samym początku całkowicie tą sprawę zmartwychwstania obalić, że tego nie ma. My właściwie mamy uczniowie, kiedy Pan Jezus z nimi szedł w Ewangelii Marka w 9 rozdziale, 10 wiersz, to oni, kiedy oni mówią o tym zmartwychwstaniu, to oni między sobą się zastanawiają, tak, co to między sobą mówi, co to może być, co to znaczy zmartwychwstanie. Onym to też nie było jasne, co to znaczy zmartwychwstanie. Ale gdyby byli się badali pism, to by byli w Starym Testamencie już znaleźli słowa, gdzie wyraźnie mówi o zmartwychwstaniu. Apostoł. Ale popatrzmy, co w Starym Testamencie już Hiob mówi o zmartwychwstaniu. On tu mówi tak, od 25 wiersza. Aż ja wiem, iż odkupiciel mój żyje i że ostateczny dzień nad prochem stanie. A choć ta skóra moja roztoczona będzie, przecież w ciele moim oglądam Boga, którego ja sam oglądam i oczy moje ujrzą Go, a nie inny, od zniszczałej nerki moje i wnętrzności moje. On już tam mówił o tym. On już tam wierzył, to, że on zmartwychwstanie. To już właśnie Hiob o tym prorokował, że zmartwychwstanie. To o tym samym mówił Daniel. Daniel w 12 rozdziale, Daniel w 12 rozdziale już o tym mówił. Drugi wiersz. A wiele z tych, którzy śpią w prochu ziemi, ockną się. Jedni ku żywotowi wiecznemu, a drudzy na pohańbienie i na wzgardę wieczną. A ten ostatni, 13 wiersz, nam mówi,
ale ty idź do miejsca twego, a odpoczniesz i zostaniesz w losie twoim aż do skończenia dni. Jemu sam ty idź do tego miejsca, ty właśnie, gdy zaśniesz, zostaniesz, aż się te dni skończą i później będziesz oglądał te rzeczy wieczne. My czytamy w liście do Żydów, w tym 11 rozdziale, kiedy Abraham ofiarował Izaaka, to on już tam właściwie tą wiarą, że on go, może to najlepiej przeczytamy. Tak, może już 17. Wiarą ofiarował Abraham Izaaka, będąc kuszony, ofiarował jednorodzonego, tym, który był wzięty z obietnicy, do którego rzeczono w Izaaku, tobie będzie dane nasienie. Uważając to, iż Bóg może i z martwych wzbudzić, skąd go też podobieństwo z martwych wstania przyjął. Tu mamy właśnie wiele tych rzeczy, które nam mówią o tym zmartwychwstaniu. Ale jeszcze teraz ta siła zmartwychwstania, musimy widzieć, to jest udział Boga w całej swojej Trójcy. W tej sile, tej mocy tego zmartwychwstania miał właśnie Bóg udział, Duch miał udział i sam Pan sam miał w tym udział. I my właśnie czytamy do Rzymian w 6 rozdziale. Ten czwarty wiersz. Pogrzebiliśmy tedy z Nim przez chrzest śmierć, aby jako Chrystus zbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską. Tak, żebyśmy i my w nowości żywota żyli. Czyli Chrystus zbudzony przez chwałę ojcowską. Właśnie ojciec miał w tym udział. Chwała ojcowska go wzbudziła. A w tym liście do Rzymian w pierwszym rozdziale. Zaraz ten czwarty wiersz. I pokazał się Synem Bożym możnie według Ducha poświęcenia przez zmartwychwstanie. To jest o Jezusie Chrystusie Panu naszym. Czyli tu właśnie widzimy, tu miał Duch ten udział w tym zmartwychwstaniu. A później Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana, 2 rozdział, 19 wiersz, kiedy mówi o sobie, mówi: rozwalcie ten kościół, a w trzech dniach go odbuduję. Czyli mówił o sobie, że on po trzech dniach zmartwychwstanie i ten kościół nowy, ten kościół, który będzie budowany na jego ciele, zbuduje. I tam mamy właśnie te trzy moce, czyli Bóg w tych trzech postaciach brał udział w tym zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Czyli to było tak ważne, że nam właśnie Bóg pokazuje to ze wszystkich stron, jaką moc miało to zmartwychwstanie. Tą mocą, które wszystkie rzeczy sobie pozbyć mogą. A w liście do Koryntian, 15 rozdział. My mamy tak. Najpierw ten 12 wiersz. Ponieważ się o Chrystusie każe, iż z martwych zbudzony jest, jakoż mówią niektórzy między wami, iż zmartwychwstania nie masz. Bo jeśli zmartwychwstania nie masz, wtedy i Chrystus nie jest zbudzony. A jeśli Chrystus jest zbudzony, jeśli Chrystus nie jest zbudzony, wtedy daremne kazanie nasze, daremna też i wiara wasza. Czyli tu mamy właśnie to, tą właśnie taką podwalinę, taką podstawę do wiary, że Chrystus zmartwychwstał. Bo przecież przez Jego zmartwychwstanie my mamy życie.
a wierzyć wierzymy w życie wieczne. Ale to tylko jest właściwie to, że on zmartwychwstał. On był tym i dlatego nam w tym namówi apostoł Paweł w tym liście do Koryntian. Ten 20 wiersz. Lecz teraz i Chrystus zmartwychwzbudzony jest i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie z umarłych. Albowiem jako i Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni są. Ale każdy w swoim rzędzie. Chrystus najpierw jako pierwiastek, a potem ci, którzy są Chrystusowi, przyjście Jego. Zatem właściwie to apostoł Paweł wyjaśniał. Dokładnie dlatego, że on mocno to uchwycił. On właśnie, jak on tu pisze, że on to uchwycił, on chciał właściwie w jakimśkolwiek sposobie tego dojść. Wiemy, że ogólnie, myśmy już tu właśnie brat wspominał o tym, że przy tym grobie Łazarza u tych sióstr była ta myśl, no tak, przy ogólnym zmartwychwstaniu właściwie on będzie wzbudzony, ten Łazarz. Ale tu chodziło o to ogólne zmartwychwstanie. Ale my mamy tu właśnie tą jedną różnicę, którą my też musimy zawsze na to zważać. Te dwa słowa, które nam się może mogą mylić między sobą. Dlatego, że o ile mówi o powstaniu zmarłych, ogólnie wszystkich zmarłych, jak mówi niemiecki, auferstehung der Toten, a później mówi auferstehung aus den Toten, czyli powstanie z umarłych. Te dwie rzeczy mają wielkie właściwie różnice i jest właściwie czas rozciągły między jednym i drugim bardzo długi, bo prawie 1000 lat. Ale my właściwie mamy tą nadzieję i to, co apostoł Paweł miał, że on tą mocą właściwie będzie wzbudzony tych umarłych. Ci drudzy zostaną, ale my będziemy właśnie razem z nim, tak jak on. My nie uczynimy. Jedna jest rzecz, która nas może pocieszać, że apostoł Paweł nam o tym pisze, ale czy on będzie prędzej od nas, albo my prędzej, albo różnie. W jednym czasie, razem z nim. Nie będzie w czasie żadnej różnicy, nie będzie sekundy właściwie różnicy, gdzie on tą mocą będzie wzbudzony i my też. I wyjdziemy. I to na właśnie inne miejsca, już na te miejsca może nie będziemy chodzić. Ale nam to jest jasne, co nam mówi ten 15 rozdział, pierwszy list do Koryntian, a później do Tesaloniczan, 4 rozdział nam właśnie wyraźnie o tym mówi. Myśmy tam przy tym grobie Łazarza, tam czytamy, Pan Jezus zawał głosem wielkim. Ten wielki, potężny głos. On nie mówił po cichu. Ale to jest zastanawiające, że on tam był wielkim głosem zawołał. Łazarzu, wstań! Wielki głos. A tam później do Tesaloniczan mamy właśnie to miejsce, na ten głos trąby anioła, wielki głos. My tu mamy ten przedsmak, że jednakowoż nie ma żadnej siły. Że nawet ten, który już czuchnie w grobie, ta moc właściwie przez ten wielki, przez ten potężny zew tego Syna, który miał moc nad śmiercią, ten został zbudzony. I właśnie na ten wielki głos tej trąby Bożej my będziemy też zbudzeni. I tu jest właśnie ta podstawa tego, żeby to zmartwychwstanie nam było jasne, że to nas czeka, że my właśnie tego oczekujemy. I później nam i tak zawsze będziemy z Panem. Abym jakimkolwiek sposobem doszedł do powstania z umarłych. Obojętnie, on właśnie do tego dążył. To on już on mówił o tym, że on by wolał już iść do Chrystusa. Dlatego, że to by dla niego by było wiele lepiej. Już by chciał iść. I już tam właśnie zażywać tej błogości z nim. I obojętnie w jaki sposób zakosztować tej cudownej mocy tego zmartwychwstania. Ale on powiadał, że jeszcze dla tych, którzy tu pozostali, on jeszcze tu chce, długo tu chce zachować, aby jeszcze mógł służyć wielu i to dzieło swoje wykonać do końca. Ale jak my tu właśnie o tym mówimy, on później dalej mówi,
Nie iżbym już uchwycił właśnie tym, jakimkolwiek sposobem doszedł do tego zmarłego. On mówi, nie iżbym już bym uchwycił, albo bym doskonałym. Ale on właśnie ściga się, on właśnie ściga do tego celu. A ten cel jego był... To ma 50. Był Pan. On tu dalej mówi, nie ażbym już uchwycił, albo już doskonałym był, ale ścigam, abym też uchwycił to, na co też od Chrystusa jest uchwycony. Ścigam się do celu. On tu teraz się przedstawia to, że on biegnie. Biegnie do tego celu. Jaki cel my mamy przed oczyma? Do jakiego celu my biegniemy? On wiedział, że tam na tej mecie jest ta największa nagroda. Że tam jest ta największa nagroda. I dlatego on wszystko zrzucił siebie, aby właściwie umieć do tego celu dojść. On widział ten cel. A my wiemy, że każdy biegacz, jakiś może długodystansowiec, jak idzie, ten bieg właśnie dokonuje, czym bliżej jest mety, tym bardziej serce jego pała, że a już będzie koniec, już będzie, ten trud się skończy, już blisko. I ta wielka nagroda, ten medal, ten złoty medal, właściwie, a dla niego ten złoty medal był Chrystus. On właściwie chciał go mieć, chciał go widzieć, chciał być podobny do niego. To była dla niego ta największa nagroda. Na tej właśnie mecie, kiedy on dojdzie do tego celu. Jaki jest nasz cel w tym biegu? Może na tej mecie, właśnie na tym ściganiu się, on powiedział, nie jest już doskonały, on jeszcze nie jest doskonałym. Ale on mówi doskonały, bo kto z nas może być doskonały? Nikt nie może być doskonały, dlatego apostoł tym, że nie mógł być doskonały. On wiedział o tym, że on ma właściwie zbawienie. On mu właśnie nie potrzebował nic więcej. Był pewny swego zbawienia, wiedział, że jest przez Chrystusa uchwycony, ale on jeszcze bieg dalej. Ale co właśnie nas to słowo tu nam mówi o tym doskonałym? Dlatego, że w tym 15 znów tu jest właściwie ta mowa, ile wtedy nas jest doskonały. To jest właśnie doskonały. Zbawienie, jak my posiadamy, to też i to posiadają i te małe dzieci. Wiemy, że to właśnie czytamy, apostoł Jan w swoim liście nam mówi o tych dziateczkach. Iż wam odpuszczone są grzechy wasze. Oni mają to zbawienie. Ale teraz tu chodzi jeszcze o tego doskonałego męża Bożego, ten wzrost właściwie, który my powinniśmy mieć ten wzrost duchowy. W tym wzroście duchowym powinniśmy właściwie dojść do tej doskonałości. My może mamy jeszcze wiele innych miejsc, które nam na to wskazują, do tego wzrostu duchowego, który nas prowadzi do tej doskonałości, do tego wzrostu, do tego poznania, dlatego że mówi nam, że tym słabym, tym dzieciom, chociaż oni są też zbawieni, ale onym należy ten słaby, ten mleczny pokarm. Ale tym, którzy chcą rość i którzy już urośli, tym należy twardy pokarm, aby umieli poznać i rozeznać dobre od złego. Ten wzrost jest. Tu właśnie chodzi o ta doskonałość tego wzrostu. Bo my, o ile chodzi o tą doskonałość naszą cielesną, to nigdy tego nie dojdziemy. My wtedy będziemy, kiedy będą nasze ciała przemienione, kiedy będą te chwalebne ciała. I wtedy dopiero my dojdziemy do tej doskonałości. Ale tu chodzi o tą doskonałość tego zupełnego męża Bożego, w tej znajomości, umieć rozeznać dobre od złego. I on właśnie tam się do tego ścigał. Iżbym już uchwycił, albo już doskonałym, ale ścigam, abym też i uchwycił. Ścigał, jeszcze nie ma. Chcielibyśmy też właśnie ten bieg kontynuować i podczas tego biegu, żebyśmy może nie za dużo sobie przerw robili. Bo jak wiemy, że
jak my dużo przerw robimy, my wiemy, że taki biegać, jak osoba może raz zrobić przerwę w tym biegu, to ono słabnie. No jak trudno jest mu później drugi raz zabrać siły, aby znów wystartować. On musi kontynuować ten bieg. Chociaż może nie strzelić z całych sił, ale kontynuować, nie stanąć. Bo jak stanie raz, jak trudno jest się znów zabrać, to jest ta słabość. Ale on mówi, on wyściga, on biegnie, on dąży. Czyli tylko naprzód i naprzód i naprzód do celu. To był cel jego życia, więc daje rozdział właśnie na ten cel jego życia. Ścigać się do tego celu, który on widział przed sobą. U mety widział ten wielki napis, meta i pierwsza nagroda. Jakie to właśnie cudowne. Dojść do tego i być udekorowany tą najwyższą nagrodą. Chcemy właśnie do tego dojść. Zwrócić uwagę na jedną stronę zmartwychwstania, która jest napisana w liście do Rzymian w 4 rozdziale. Dwudziesty czwarty i 25 wiersz. Ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Tutaj znowu jest wyraźnie podkreślone, że zmartwychwstanie Pana Jezusa należy do naszego usprawiedliwienia. Dlaczego właśnie należy? To znaczy, że skoro Pan Jezus został wzbudzony, a umarł wcześniej za nasze grzechy, to znaczy Bóg go usprawiedliwił, a my zostaliśmy usprawiedliwieni razem z Nim. Co to znaczy? Że po prostu Bóg przyjął Jego ofiarę. Że Jego ofiara była doskonała. Że Bóg przez to, że wzbudził Pana z martwych, dał nam dowód, że Jego ofiara jest doskonała. Że to, co Pan Jezus wykonał, Boga zadowoliło. Że to stało się miłą wonnością. Tak jak to jest napisane w liście do Efezjan. Drugi wiersz troszeczkę dalej. I Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Chrystus nas umiłował. My to też musimy widzieć, że jak czytamy w przypowieściach i tam jest w 8 rozdziale napisane, że radował on się synów ludzkich. To wskazuje na naszego Pana przede wszystkim. To znaczy, że właśnie On nas umiłował. My jesteśmy umiłowani przez Syna Bożego, tak jak tutaj jest napisane. I Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. A Bóg przyjął tą ofiarę i potwierdził to, wzbudzając Pana Jezusa z martwych. I tutaj się zamyka nasza sprawa. I to wszystko należy do naszej wiary. Że umarł, to co było wspomniane w 15 rozdziale do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian, co było już wspomniane, że to należy do naszej wiary. To należy do tej Ewangelii, którą powinniśmy trzymać. Że właśnie Chrystus umarł i został wzbudzony trzeciego dnia dla naszego usprawiedliwienia. I ta rzecz nie stała się w jakimś zakątku, jak Pan Jezus mówi, w jakimś ciemnym zaułku, tylko ta rzecz stała się w Jerozolimie. Ta rzecz się stała na oczach takich, którzy badali Pisma. Oni wiedzieli, żaden nie ma żadnego dokumentu na to, że on miał moc nad śmiercią. Tylko
umarł i groby przeważnie tych ludzi znajdują się gdzieś na jakichś miejscach. A Pan Jezus z martwych powstał i nikt tego nie może podważyć. Nie znalazł się jeszcze taki mądry, który by mógł wywrócić to świadectwo, które Bóg daje o Synu swoim, i przede wszystkim w Słowie Bożym, że On z martwych został wzbudzony. A to wszystko stało się dla naszego usprawiedliwienia. I Słowo Boże jest w stanie doskonale nas upewnić i przekonać o tym, że Pan Jezus zmartwychwstał. Że też, jak tutaj dalej jest napisane, my możemy w tym wszystkim uczestniczyć. To może być naszym udziałem, że my możemy wrosnąć w to. Tak jak jest napisane w liście do Rzymian, że możemy wrosnąć w podobieństwo Jego śmierci w 6 rozdziale i możemy wrosnąć w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Co to znaczy? Że my po prostu przez wiarę możemy te rzeczy odczuć. Dlaczego nasz stary człowiek musiał być ukrzyżowany, osądzony? Dlaczego stary człowiek musiał umrzeć w Chrystusie? I dlaczego nowy człowiek mógł z martwych powstać w Chrystusie? To wszystko dla nas jest pewne i prawdziwe, jeśli tylko Słowo Boże osiągnie nasze serce. To nie jest żadna filozofia i tu nie trzeba wielkiego wysiłku jakiegoś umysłowego, żeby te rzeczy pojąć, bo te rzeczy się sercem wierzy. Myśmy czytali z listu do Rzymian 10 rozdziału. Brat czytał, że to się sercem wierzy. Nie rozumiem. Że ta sprawa zmartwychwstania, to człowiek pojmuje sercem, że to osiąga nasze serce. I dlatego tutaj właśnie apostoł Paweł mówi, że w taki czy inny sposób on dochodzi do tego zmartwychwstania. Że Bóg tak czy inaczej te rzeczy nam pokaże, jeśli tylko my wierzymy i przyjmujemy Pana Jezusa. To prędzej czy później my Go poznamy. My te wszystkie rzeczy będziemy mieli jako swoje własne. I właśnie, żeby to osiągnąć, to musi być to dążenie nasze. Że my musimy, tak jak tutaj jest napisane, ten cel ścigać. Że musimy dążyć do tego celu. Przybliżać się do tych rzeczy. Tak jak tutaj brat mówił, że to jest bieg. Ciągły bieg. I Słowo Boże mówi w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale właśnie, że w tym biegu, który jest wystawiony przed każdym, to my musimy złożyć wszelki ciężar i grzech. Że musimy patrzeć na Jezusa, który jest wodzem i dokończycielem naszej wiary. To znaczy, że On tą wiarę wywiódł w naszych sercach. On jest wodzem tej wiary. Że On kieruje tą wiarą, bo jest wyraźnie to, wynika z listu do Efezjan, gdzie jest napisane, łaską zbawieni jesteście i to nie z was. To jest Boży dar, z wiary jesteście zbawieni, tam jest napisane z łaską, ale ta wiara to jest Boży dar, to nie z was, to jest w Chrystusie Jezusie. Jeśli ktoś się przybliża do Chrystusa, ktoś przychodzi do Pana Jezusa, to też Bóg daruje wiarę. Jest to dar wiary w Nim. Bo Boży to dar, jest napisane. Pan Jezus mówi do tej niewiasty przy studni Jakubowej, gdybyś znała dar Boży i tego, który do ciebie mówi, to byś pragnęła, to byś go prosiła. Właśnie to jest taki dar, Pan Jezus, że jeśli my go poznamy i my prosimy, to On nam da życie wieczne. On nam da wiarę do naszego serca. Wiara to nie jest ślepe przekonanie. Wiara jest, ona widzi, ona poznaje, wiara doznaje, wiara ogląda rzeczy, które są niewidzialne. Wiara po prostu ma pewność tych rzeczy, których jeszcze nie widzimy, a już jesteśmy przekonani, bo wiara tego wszystkiego dotyka. Wiara to wszystko, jakby można powiedzieć, poznaje. Wiara chodzi po tych wszystkich terytoriach, które jeszcze przed człowiekiem tym w ciele są zakryte. I dlatego tutaj wyraźnie to jest podkreślone, że i apostoł Paweł do tego dążył. Starał się to już uchwycić. To nie jest takie łatwe, żeby to uchwycić.
bo żeby coś uchwycić, to musi być małe. Bo jak jest duża rzecz, to mówią, ani nie ma za co złapać. A jednak faktycznie to, co Pan Jezus uczynił, jest tak wielkie, że naprawdę, żeby to złapać, żeby to uchwycić, to nie wystarczy wieczność. Nie wystarczy wieczność, bo człowiek by się znudził. Człowiek sobie kupi nowy samochód i się nim cieszy 3 lata i mówi, przydałby się jeszcze nowy, bo ten mi się znudził już. I ze wszystkim tak jest. Bo mu się to znudzi, a Bóg wie, jaki jest człowiek i dał mu tak kosztowny dar, tak doskonały dar, że mu się nigdy nie znudzi, że my zawsze będziemy z Panem się radować. I nie będzie taki moment, że ktoś powie, no zmęczyłem się, że jestem niezainteresowany. To jest niemożliwe. Pan Jezus będzie nas trzymał, jak po ludzku mówiąc, w napięciu całe wieki, że wzbudzi w naszym sercu dziękczynienie i uwielbienie. Będziemy mu wiecznie śpiewać zawsze i będziemy się razem z nim radować. To jest niemożliwe, żeby ktoś powiedział, Pan Jezus idzie tam, a ja z nim nie pójdę, bo ja mam coś innego, lepszego do roboty, albo mnie się nie chce. To niemożliwe jest coś takiego. Bóg to pomyślał o tym i Pan Jezus po prostu jest takim darem Bożym, że tylko człowiek może powiedzieć to, co apostoł Paweł mówi, Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. I jeśli my tak po części te rzeczy dotykamy tutaj już, kiedy to się staje naszym udziałem, to chodzimy i robimy wszystko jak normalnie ludzie, ale serce nasze ciągle mówi, Bogu niech będą dzięki za to, że Pan Jezus stanął na mojej drodze. Bogu niech będą dzięki, że Pan Jezus razem ze mną chce pracować, że ze mną chce wszystko robić, czy w dobrym, czy w złym, czy w utrapieniu, czy gdziekolwiek, Pan Jezus zawsze jest ze mną. To jest niewysłowiony dar Boży. Bo On umie we wszystkim pomóc, On we wszystkim jest doświadczony, On wszedł w śmierć. Jak któryś z braci tutaj powiedział, wszedł w śmierć, żeby nas wyciągnąć z tej śmierci. On wszedł do tego dołu zagłady, żeby nas stamtąd wyciągnąć. I tutaj właśnie rzecz jest dokładnie wyłożona, że apostoł Paweł właśnie tych rzeczy chce dotknąć, chce chwycić to już, że to niemożliwe jest jeszcze w ciele dokładnie złapać, ale, bo to jest ten cel w górze, tam on jest, ale już jest możliwe, żeby właśnie chwytać to, co Pan Jezus już uchwycił w nas. Żebyśmy po prostu mogli tak samo chwycić. To jakby można powiedzieć, tak jak On złapał nas swoją ręką, a teraz my ten uścisk powinniśmy mu odwzajemnić. Żeby tak samo mocno się uchwycić Jego. Ale to nie jest ważne, że dziecko tak samo potrafi chwycić ojca za rękę, jak ojciec potrafi. Wystarczy, że ojciec mocno chwycił i już dziecko jest bezpieczne. Tak samo jest i w tym wypadku, ale z czasem my powinniśmy starać się uchwycić Pana tak, jak On nas uchwycił. To znaczy widzieć, w którym miejscu Pan nas mocno trzyma. Co to znaczy, że Pan Jezus mówi, nikt ich nie wyrwie z ręki mojej, albo nikt ich nie wyrwie z ręki Ojca. Żebyśmy to uchwycili. Czemu to takie mocne jest, że Pan Jezus tak nas mocno trzyma, że nikt nas nie wyrwie z Jego ręki, że nic nas nie odłączy od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Dlatego, że właśnie On tak mocno nas uchwycił. I to my mamy poznać. To mocne uchwycenie, które jest w Jezusie Chrystusie. 127. Oh.
drugim Mojżesz mówi do synów izraelskich to, co mu każe Bóg. Mów do synów izraelskich, aby mi zebrali podarek od każdego człowieka, którego dobrowolne uczyni serce moje. Serce jego. I teraz koniec tego wiersza jest taki. Odbierać będzie podarek mój. Co Bóg może dać szczególnego? Myśmy się tu już rozwodzili w myślach tych rozważanych wierszy, że Bóg nie daje nic zmiennego, przemijającego, nie daje nic, co by było niewieczne. Tutaj brat wspomniał o tym darze i akurat mi tak przyszło na myśl jednak wrócić myślą do tego, co Bóg daje. Gdybyś wiedziała, co to jest za dar. Gdybyś wiedzieliśmy, co to jest za dar. My tak dotykamy tego, żeśmy go otrzymali. Jeśli tutaj nam bracia wspominali takie miejsce, które mówią o w liście do Koryntian, czy było czytane takie wiersze, które apostoł Paweł tam przypomina, że jeśli ktoś nie ma Chrystusa, to nie ma nic, jeśli nie ma zmartwychwstania, to nie ma nic, a my w Ewangelii Jana, zanim nasz Pan był ofiarowany, dowiadujemy się rzecz szczególną w 5 rozdziale, w 24 wierszu, to słowa mego słucha i wierzy onemu Bogu, który mię posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do żywota. Tu się jeszcze nic nie wykonało. Tu już wszystko jest zapisane. Można wierzyć w zmartwychwstanie, bo on był tym słowem, ale trzeba wierzyć we wszystko, co Słowo Boże tutaj nam pokazuje. Bóg w tym, co objawił tu na ziemi, objawia swoją doskonałą i jedyną moc, która jest tym wiecznym życiem. Ewangelia Jana pokazuje nam 7 takich przypadków, gdzie jest pokazane ja jestem prawda i tak dalej, ale między innymi jest tam pokazane ja jestem tym wiecznym życiem. Ja jestem tym wiecznym życiem. To wieczne życie nie ma początku, nie ma końca. To wieczne życie jest w tych, co uwierzyli. Już jest. Tam nie ma, że się dostanie, tam nie ma nic, żadnych warunków, tam jest napisane już przeszedł. Śmierci do życia. Naturalny człowiek musi umrzeć. Wierzący człowiek w tym naturalnym stanie musi umrzeć. I to jest ta pierwsza śmierć. Niektórzy się trochę mogą smucić, że się będą musieli rozłączyć z tym wspaniałym, z tą wspaniałą społecznością rodziny Bożej, ale to jest naturalna śmierć. Ale my sobie śpiewamy pieśń, która nam mówi, objawienie 26 mówi wyraźnie, nad nimi śmierć, która nie panuje. Która nie panuje. Dlaczego nad nami śmierć, która nie panuje? Dlatego nad nami śmierć, która nie panuje, bo myśmy umarli z Chrystusem. Kto umarł z Chrystusem, to ma Chrystusowe, damy to powiedzieć, doskonałości Boże, które się wykonują w Jego zmartwychwstaniu. Nie mogło umrzeć to, co było wieczne, bo by nie było wieczne. To jest tylko taki czas, to jest tylko taki moment, bo to, co się stało i to, co brat tutaj nam mówił o tej ofiarze doskonałej, to jest to, co Chrystus musiał przyjąć na siebie, wziąć te ucierpienie, które się stało i było powodem grzechu z ogrodu Eden. To są następstwa tego odstępstwa od Boga, grzechu i to się toczy, to się robi coraz większe. Jest taki moment, że Bóg mówi koniec, zatrzymuję ten czas i posyłam Syna Bożego, mojego Syna miłości mojej po to, by to zatrzymać, bo już to wszystko wyrosło jako góra i zaciemnia już całe poznanie na tej ziemi. Ta góra tych grzechów musi być rozbita nie żadnym wojskiem, tylko mocem słowa łaski. I wchodzi teraz ten Syn Boży, wchodzi jak ten kamień, który się toczy i rozbija wszystko, co tam jest i niszczy po kolei każdego z imienia. Ta śmierć, która tam jest zapisana i na moc dla mnie, dla Ciebie miała, On to niszczy i toczy się to i rozbija te moce ciemności i wywodzi wieczne życie. Bo te wieczne życie przetoczyło się coś, co nie jest mocą tego, by go mogło zatrzymać i nic go tam nie mogło zatrzymać. Ale my możemy sobie teraz czytać i być spokojni, bo pierwszy wiersz Rzymian 1 mówi nam, wszyscy, którzy są w Chrystusie, nie mają żadnego potępienia. Dlaczego nie mają potępienia? Bo moc grzechu jest zdjęta z nich. Moc grzechu.
To jest najważniejsza rzecz. Oni uciekli wszyscy przed Bogiem, bo chwała Boża nie była, nie można było odnaleźć chwały Bożej na nich, a teraz na dzieciach Bożych Bóg odnajduje swoją chwałę Bożą. Cieszy się z tego. On mówi, to jest taki czas, wy tu jesteście po to, żebyście jeszcze coś zakosztowali. A jeśli jesteście dziećmi 17 wierszu 7 rozdziału do Żydan, to dziedzicami, dziedzicami w prawdzie Bożymi i współdziedzicami Chrystusowymi, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Teraz brat nam tutaj wspomniał o ucierpieniu, o tej błonnej ofiarze i teraz dowiadujemy się, że to cierpienie Pana naszego jest motorem i początkiem tego wszystkiego, że my możemy być uwielbieni. Te cierpienie Pana są uwielbieniem i on mówi stanowczo wręcz, jako Bóg mówi, uwielbij mnie, to już nie jest takie życzenie, to jest mowa Boga, uwielbij mnie. Kto to Bogu może wydawać jakieś rozkazy? Uwielbij mnie, on mówi, ja bym Cię uwielbił, uwielbij mnie Ty. Te cierpienia były powodem cierpienia niewinnych, które on wziął na siebie, były powodem objawienia miłości Bożej i tego, co Bóg miał w sercu zawsze. On to wziął i z tego się wzniosło uwielbienie. Więc skoro my byśmy tutaj chcieli się znaleźć w tym 17 wierszu tego 8 rozdziału do Rzymian, to musimy to zrozumieć, że jeśli z Nim cierpimy, to też z Nim będziemy uwielbieni. Syn Boży przyszedł na świat i został odrzucony przez wszystkich. Odrzucony, nieprzyjęty. Jeśli my się znajdziemy w tym Słowie Bożym na tyle, że ta prawda będzie wypisana na nas i te chodzenie będzie widoczne w prawdzie, to my musimy się stać jako ci odrzuceni. Odrzuceni. Nas nie będą sobie lubić, nasze towarzystwo nie będzie mi za bardzo miłe, bo my im będziemy mówić coś, co w nich jest. A my jak lekarz będziemy im to wyjmować na zewnątrz, mówimy, o tutaj jest twoja nieczystość. Ta nieczystość jest powodem tego, że ty musisz umrzeć, ale ty musisz umrzeć i nie będziesz miał zdjętej tej mocy wtórej. I to cię zaprowadzi do wiecznego oddalenia od Boga. Tam już nigdy Boga nie będzie, to jest straszna rzecz. Nie można sobie wyobrazić, żeby ziemia istniała, a Bóg by odwrócił oblicze. Nie można sobie tej chwili wyobrazić, ale takie coś się stanie we śmierci wtórej. Człowiek, ta dusza tam, która żyje, Bóg odwrócony. Gdy Bóg odwrócił się od tego, co się działo na krzyżu i wyraził swój gniew, bo on wyraził swój gniew, to ziemia się trzęsła, skały się rozpadały, on wyraził niezadowolenie, niezadowolenie, że jego wiecznego syna miłości człowiek nie przyjął, to był gniew Boży. Niezadowolenie z tego, że mu wszystko dał i człowiek tego nie wziął. Musiał się odwrócić, bo nie może patrzeć na grzech. I będzie musiał się odwrócić, bo w tym skupisku zamkniętym na wieczność będzie zamknięta cała moc ciemności i cały grzech tej ziemi. I wszyscy, którzy byli powodem tego. Straszna rzecz. Dlatego stojąc na tym miejscu Chrystusowym mówimy wam taką rzecz i prosimy was wszystkich, którzy jeszcze tego nie przyjęli, żeby się pojednali z Bogiem. Bo jeśli tylko w tym żywocie w Chrystusie nadzieję mamy, nad wszystkich ludzi jesteśmy nad najmniejszymi, Koryn 15:19. Albowiem niektórzy nie mają znajomości Bożej, pisze w 34 rozdziale, nie mają znajomości Bożej, ku zawstydzeniu wam to mówię. Ten apostoł Paweł mówi, ku zawstydzeniu wam to mówię. Niektórzy nie mają znajomości Bożej, nie poznali serce Boże, nie poznali serca ojcowskie, nie poznali miłość Bożą i nigdy nie skorzystają z tego, gdyż ich życie rozpiera się na tej codzienności i są tylko w tym żywocie. Ale ta, która tam stanęła przed tym cudownym darem Bożym, stanęła przed czym, to jest wieczne. Nie mogła sobie tego wyobrazić, bo jak sobie może grzeszny człowiek wyobrazić, co jest wieczne, skoro on jest przemijający. Byłoby to dwie różne rzeczy, które się nie mogą godzić w tym przemijającym. Więc ja się muszę stać nieprzemijający, żeby ten dar był dla mnie oczywisty i był do przyjęcia, bo to jest coś, co mówię o wieczności. I wtedy dopiero to się może stać. Wtedy dopiero się może stać, co się stało doskonałe, bo z Boga wyszło. Z Boga wyszło i stało się przez Boga i zrodzone na tych prawdach Bożych, na całym doskonałym dziele Bożym zostało zrodzone. To jesteś właśnie ty, który uwierzyłeś, ale możesz być również ty, który jeszcze nie wierzysz. I to się właśnie stanie, że to, co ma wieczne w sobie, to ten głos tych radości archaniołów usłyszy. Bóg, przychodząc tu na ziemię, nie potrzebuje żadnych archaniołów do pomocy, żeby mu trąbili. To nie jest, tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że to niebo się zatrzęsie z radości, że Pan przychodzi po swoich.
Lecz teraz Chrystus umarłych zbudzony jest i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. To jest dowód tej wieczności tego, co tutaj było. Bo to, co wieczne, to już nigdy umrzeć nie może. On po prostu wykonuje to, co było przeciwieństwem temu nieśmiertelnemu człowiekowi. On wykonuje to, żeby się stało coś, by on tą nieśmiertelność kiedyś mógł wziąć, przygotowuje go do tego stanu. To jest właśnie dzieło Boże. I on jest tym pierwiastkiem, który jest w niebie, a my jesteśmy po nim, tym... I tenże apostoł... Tenże apostoł mówi, że bracia, ja wam tu nie chcę tutaj coś takiego powiedzieć, żebyście się myśleli, że ja się tutaj wynoszę nad wami. Ja wam nie chcę tego powiedzieć, żebyście myśleli, że ja już to jakoś uchwyciłem. Bo cała droga Boża dla wierzącego człowieka to jest moment biegnięcia za tym doskonałym celem i chwytania się go czegoś, co nam jakby wciąż uciekało, a ucieka nam tylko to z tego powodu, że nie jesteśmy jednostajni w wierze, że jesteśmy leniwi, gnuśni, że nie dbamy o to i ten obieg nam znika z celu. Jedziemy sobie samochodem, gonimy kogoś i nagle coś się stanie i zniknie nam ten punkt i nie ma go. Ale my biegniemy i to nie biegniemy z własnej siły, bo to wszystko zostało nam dane, byśmy potrafili te wszystkie przeciwności, codzienności naszego życia przezwyciężyć w tej walce, zostawić to, odstawić. Jeśli ja bym był biegaczem, a miałbym na siebie plecach inne jeszcze ciężary, wyobraźcie sobie, co by się stało, czy bym w ogóle dobiegł do tej mety. Biegnął sobie kiedyś taki, brat mówił w dziejach greckich, biegnął sobie taki biegacz do mety i rzucali mu złote kule pod nogi. Jeśli on by tą złotą kulę podniósł, to by miał ciężar w ręce, drugi by go wyprzedził. Nie dajmy się nawet na takie coś nabrać. My musimy być wolni bez wszystkiego. Nic nam nie może przeszkadzać. Bo wtedy ta doskonałość tego biegacza jest dopiero objawiona jaka wolna, jako wolnego. W rozdziale 4, a wierszu 7 czytamy, nawiązując do tego, co przed chwilą usłyszeliśmy, dobrym bój wojował, biegiem wykonał, wiarę zachował. Zatem podłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą mi oddał w dzień Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. To są wspaniałe słowa. Ten apostoł mógł powiedzieć, że on bojował ten dobry bój wiary. Czy byśmy mogli, bo niektórzy mają takie przedsięwzięcia przed sobą, przeważnie z zakładów karnych, że chcą wielkie pamiętniki pisać o sobie, o swoim przeżyciu, między innymi chcą wydać jakieś w tym świadectwo swego poznania, czy nawrócenia, mówmy to delikatnie. I ciekawe, czy w tym by, gdybyśmy nawet się tego podjęli, moglibyśmy spisać w to nasze, w te nasze życiorysy, tak określimy, że ten dobry bój bojowaliśmy i że bieg wykonaliśmy i najważniejsze, że wiarę żeśmy zachowali. To są wspaniałe rzeczy, które mamy w Słowie Bożym. Rozmawiając tak luźno z siostrami czy z braćmi i przeważnie takimi, którzy się może rzadziej spotykają na takich spotkaniach, jak je tutaj odbywamy, to nie dowierzają, że nad jednym rozdziałem można 3 dni prowadzić rozważania. Pamiętam takie rozważanie na jednej z konferencji, że 3 wiersze były 2 dni rozważane. I to są te głębokie, te wielkie tajemnice, które oglądamy w tym Słowie Bożym. Dałbym być łaskę, abyśmy również mogli ze spokojem serca i sumienia powiedzieć, że ten bój wiary żeśmy dobry bieg zachowali i tą wiarę i to wszystko, co nam jest dane. Bo przecież, kochani, być chrześcijaninem to nie jest takie proste. To potrzeba wysiłku. Po tym, co brat powiedział, do tego biegu. Ile jest przed tym ćwiczeń,
ile jeszcze tych wszystkich spraw przygotować, żeby mógł do tej mety dobiec. I my mamy też te chwalebne, te wspaniałe przygotowania przez Słowo Boże. Przez to Słowo, które jest tą jedyną prawdą, które jest naszym codziennym pokarmem. Znaczy, kochani, myśmy nie doświadczyli, gdy czasy tak odłożymy, że tak to nieładnie określimy, tak na półkę troszeczkę i jakiś czas ta księga nie jest w naszym posiadaniu i nie jest czytana, to czujemy, że jakoś w innym kierunku ten bieg nasz zmierza. I dlatego apostoł Paweł, on bardzo śledził, on bardzo żył, on panował, on starał się o to, aby we wszystkich zborach był ten Boży porządek, ale przede wszystkim chcąc go wprowadzać, on czuwał nad sobą. On mocno pracował nad swą osobowością. Żeby nic, jego żaden krok nie był przeciw, albo niezgodny, tak delikatnie mówię, niezgodny z tym słowem, które i z tym powołaniem, którego Pan powołał. Przecież Pan mu powiedział, Saulu, czym mnie prześladuje? I taki wielki uczony zakonu, o czym my już dużo słyszeli. I on przygotowany, wykształcony, a on się pyta, panie, któryś ty jest? I wystarczyło, jam jest Jezus, którego ty prześladujesz. Jam jest Jezus. Jak mocno te słowa utkwiły w sercu tego wiernego sługi, który zachował wiarę. Kochani, jest nam odłożona korona. My sobie nie wyobrażamy, jak czytamy w pierwszym liście do Kory, chyba w pierwszym czy drugim rozdziale, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, to na serce ludzkie nie wstąpiło, co Bóg zgotował tym, którzy Go miłują, tym, którzy Go oczekują. Jak często, kochani, o tym myślimy? My wiemy, że jeszcze tym książę tego świata jest do swojego czasu. On będzie związany, będzie w jezioro ogniste wrzucony, ale on w tej chwili jeszcze jest. Świat jest jego. Świat przyjmuje co dzień te jego nowoczesne rzeczy, różne sprawy odcinkowe, na setki już lecą i tym bawi cały świat. I oni idą mleko. On pracuje nad tobą, on pracuje nade mną. On wkracza w domy nasze, on wkracza w zbory, w zgromadzenie. On chce przeszkodzić temu. Przecież to są te dwa bieguny, które się idą przeciwko sobie. Bóg nie chce śmierci grzesznika. A czasem chce, żeby człowiek poszedł na wieczne potępienie. I tu stoimy przed wybory. Czy my w Starym Testamencie nie czytamy? Masz życie i śmierć. Wybieraj. A czy mąż Boży nie mówi do narodu, jak długo chcecie chramać na obie strony? Albo Bóg jest Bogiem waszym, albo Baal jest. No wybieraj, ale nie chramaj na obie strony. Nawet śmierci powiem, że to jest taki dwulicowie. I to są te sprawy, które nam przemawiają, że musimy iść tą prostą drogą, tą drogą posłuszeństwa, tak jak przed Pan Jezus. To jest, jak już zaznaczyłem poprzednio, to jest największy nasz wzorzec. I aby ta korona, nie tylko sama korona, w tej koronie to jeszcze będą, jakby tak na obrazowo powiedzieć, jakieś brylanty będą jeszcze dookoła ustrojone. Ile tego będzie? Przecież to zależy od ciebie i ode mnie. Ile pracy dla Pana, tyle tych błogosławień i te zapłaty będzie. I to jest najważniejsze, żebyśmy w tym świecie, który idzie bardzo szybko, to zło, no kochani, oglądamy każdego dnia straszne rzeczy. I my musimy w wierze iść w parze. Bo jak nie zdążymy z tym złym, które narasta, pomnażać swoją wiarę, to możemy nie wytrzymać nacisku mocy ciemności. Gdy nasz Pan opowiadał apostołom, że musi iść do Jeruzalemu, że Jeruzalemie musi dużo cierpieć, że musi być ukrzyżowany, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Apostołowie jeszcze nie mieli chwili wiary, żeby to unieść.
W Łukasza w jednym rozdziale czytamy to, w tym wierszu. Oni zawołali, Panie, powróć nam wiary. Jest wyjście? Nie. My mamy też taki jeden telefon duchowy, gdzie możemy sobie zatelefonować. I numer jego jest 5015. To jest psalm 50, a wiersz 15. Wzywaj mnie w dzień twego utrapienia, a ja cię wyrwię, a ty mnie uwielbisz. Czyli jest wyjście. Tylko my musimy wciąż tej społeczności być z tym, do którego należymy i który nas umiłował i wymiłował tego świata. Bo teraz do niego należy. Jeszcze czytamy w drugiej połowie, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. To jest 14 w tych starych. Starych 14, tak? No więc jest tutaj wyraźnie napisane, zapominając o tym, co za mną. Jak to należy rozumieć? To jest podobna myśl, gdzie Pan Jezus mówi w Ewangeliach, kto przełożył rękę do pługa, a ogląda się wstecz, to nie jest godny, aby wejść do Królestwa Bożego. I to jest właśnie o to tutaj chodzi, że apostoł przyłożył rękę do tego pługa i ciągle widział to, co jest przed nim, do zaorania, można powiedzieć. Nie widział tego, ile już zaorał, ile już różnych rzeczy przeszedł w swoim życiu, ile różnych rzeczy wykonał, ile się natrudził. Tego wszystkiego nie widział. Zaraz to wszystko zapomniał. Bo możemy właśnie widzieć to, jak w Dziejach Apostolskich czytamy. Dziewiętnasty wiersz. Tymczasem nadeszli z Antiochii i z Ikonium Żydzi i namówiwszy tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że umarł. Kiedy go jednak uczniowie odstąpili, wstał, wszedł do miasta, nazajutrz zaś podszedł z Barnabą do Derbe, zwiastując dobrą nowinę także temu miasto. Pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Widzimy, takie było jego działanie, takie było jego stanowisko. Ukamienowali go. Kto przyszedł, jest tu wyraźnie napisane. Tymczasem nadeszli z Antiochii i z Ikonium Żydzi. I namówiwszy tłum, ukamienowali Pawła. Paweł zaraz zapomniał o tym, że był ukamienowany, kiedy go wstąpili uczniowie. Wszedł do miasta, jest napisane, i później odszedł do Derbe. I po co odszedł? Zwiastować dobrą nowinę także i temu miasto. Pozyskali wtedy wielu uczniów i zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii. Wrócili z powrotem do tego miejsca, gdzie byli ci właśnie, którzy go ukamienowali. Widzimy, że on o tym dokładnie zapomniał.